Hej, hej, cześć. Witajcie, kochani. Dużo słucham. Prawie codziennie coś słucham jakiegoś podcastu, jednego, drugiego, trzeciego. Częściej słucham niż patrzę. Ale w jednym z tych podcastów była dyskutowana taka sprawa twórczości. A jeżeli chodzi o twórczość i produktywność, to mam to troszeczkę sceptyczne podejście do tego tematu. Tym niemniej rozumiem i doceniam wagę. Ale jedna z takich technik, które były wymienione w tym podcaście, bodajże to było Big Ideas czy coś w tym rodzaju. Jakaś taka pani z Kalifornii opowiadała, wymieniała różne techniki twórcze i między innymi tam było wspomniane o haiku i o takiej technice, żeby opisać swoje życie w 6 słowach. Ja się tak zastanowiłem nad tym i wyszło mi coś takiego. Patrzę, słucham, myślę, czuję, mówię i pokazuję. To mnie w tym momencie satysfakcjonuje. Co tutaj pisze? Choose which version of dog. All simple, basic for children. A spróbujemy sobie to all. Ok, i zobaczymy, co to będzie. To też tego Emma Buntisa kiedyś testowałem. O, proszę. Mamy tutaj Macintosha. To się nazywa chyba Cairo, ten plank, czy ten launcher aplikacji. Settings Manager Tool, Tutorials. Właśnie fajna rzecz, jeżeli chodzi o te różne dystrybucje Linuxa, że można przez miesiąc swobodnie można mieć codziennie jakiś inny, nowy system. Tego to się nie znudzi. Nawet jeżeli aplikacje się powtarzają, zobaczymy wideo, co to jest. A, mamy tutaj WinFF, Kdin Live, Caffeine, SMTube, Handbrake. Kdin Live oczywiście jest najbardziej przydatny w moim przypadku i w przypadku ludzi, których interesują multimedia. No i ten Mabuntus to jest rzeczywiście coś takiego, że wszystko jest w jednym miejscu. Wszystko jest stabilne, działa. Z płytki DVD albo z, można to wgrać na USB i tutaj nawet są. Jest do wyboru przy uruchamianiu, można albo XFCE, albo LXQT. Także to jest też fajne, bo jeżeli ktoś ma trochę mniej RAMu, no to może wybrać ten LXQT. A jeżeli ktoś ma taką średnią czy normalną w dzisiejszych czasach ilość RAMu, ten laptop ma chyba 8
giga, no to w zupełności wystarcza. Load average. Tysiąc 500 z odpalonym boko screenem, to jest w porządku. Nawet jeżeli bym to wideo, które w tej chwili robię, chciał jakoś w tym KDN Live skrócić czy dodać intro i outro, to nie ma problemu. Workspaces show desktop applications menu, takie jeszcze jest. A pięknie. Czyli na prawym kliku i takiej, szczerze mówiąc, ja lubię takie rozwiązanie, jak trochę jak open box, że to się nie tłoczy, nie trzeba szukać zbytnio, tylko o, jest GIMP, LibreOffice, Scribus. Są takie właśnie dystrybucje, jak jeżeli ma się dzieci małe albo wnuki, pewnie niektórzy już z nas mają, to tutaj właśnie jest. Takie gry są Potato Guy, Play on Linux, Mindtensory Complete, Child's Play, Deep Rainy, Education i Games. Także o, nawet Scratch jest, Stellarium, Tax Paint. Także to są fajne rzeczy. Stosunkowo mało popularny jest chyba ten Emabuntus. O, kos. Kacz. Tak. Kaczkę można sobie dopiąć, albo takiego też ptoka. To wygląda na takiego australijskiego wrończyka, czy jak on tam się nazywa. Australian Magpie. I tutaj mamy taksia nawet, który może prezydować nad tym towarzystwem. O, quick. I już większy, jeszcze większego taksia zrobimy. Jak ładnie gwiżdże. No, tak jak kos. No, oczywiście można sobie wyjść stąd. Chuj. Yes, I'm done. Don't save. Przyjemnie tutaj jest i sympatycznie. Zobaczymy jeszcze desktop settings. Niektórzy lubią mieć tak na walone różne rzeczy na tym desktopie. Ja niekoniecznie. O, sporo tych jest ładnych tapetek. Ale to akurat domyślam, podoba mi się, także może być. Chyba, że ślimok. Tak, ślimok to jest mój w zasadzie symbol. O, nie to chciałem zrobić jeszcze. Chciałem coś innego zrobić na tych desktop settings. Chciałem te ikonki właśnie tutaj. Non. O. I tutaj ten launcher mamy. Teraz mamy cztery ślimaczki tutaj. Applications menu. No więc jak widać, wszystko tutaj jest. Departed. Jeżeli ktoś tam chce sobie przygotować dysk do instalacji tego, no naprawdę od lat używam systemów Live i nie mam już ssania na instalacje, które się tam zawiążą. W tej chwili, jeżeli by tam nawet był na tym dysku twardym Windows, chociaż nie ma, po prostu olewał to, zostawiał, bo
No, przyzwyczaiłem się już do tego Linuxa na tyle, że no, nie mam parcia na to, żeby jakieś tam programy Windowsowe używać. O, jest gcmeet, pidgin steam, transmission, Wi-Fi radar. Education. Cairo Dokten, czyli to można sobie jeszcze jakoś tam. Bardzo ładnie to wygląda. I dobrze działa. Caffeine Indicator Application GTK. Onboard screenshot. Task Manager. O, właśnie tutaj jest ten USB Image Writer. Czyli można sobie wgrać to na USB. Nawet tego Emabuntusa. Na Alcie można się tu przenieść. Jeżeli ktoś nie zna, mogę polecić, żeby do sprawdzenia, bo akurat może się przytrafi, albo po prostu tak jak ja, mieć sobie na USB gwizdku, który kosztuje tam piątkę, spokojnie to wchodzi na taki najtańszy nawet ten USB, albo płytka za, nie wiem, 60 groszy. I to może iść do archiwum i do takiego normalnego użytkowania w zupełności wystarcza. No i to na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za obejrzenie filmiku. Trzymajcie się do jutra. Pa, pa.